Hej, hej, siemanko, ja jestem Topolo, witajcie w kolejnym wyczekiwanym odcinku z Minecraft Dungeons. W końcu mamy to, nowy dodatek Creeping Winters. Jak już mogliście zobaczyć w poprzednich odcinkach, jak się przygotowywałem mniej więcej, można było lepiej się przygotować, ale no nie starczyło czasu, akurat jest jak jest, także w tym odcinku nagraliśmy właśnie w kooperacji z SafeModem. Pozdrawiam SafeModa. Macie też link do kanału SafeModa tutaj w opisie. Zerknijcie oczywiście i wpadajcie do niego. Też ma fajne serie gier. Także nie przedłużam. Wchodzimy do giery w końcu, nie? Czas tutaj złoić tyłki nowym potworkom. Sprawdzić mechanikę gry. No i zobaczyć, co tak naprawdę tutaj się pozmieniało. Dobra, wchodzimy. No i co? Jesteś gotowy na ślizganie się? No oczywiście, że tak, chłopie. To musisz dać mapkę, jak tak. No to co, no to już jesteśmy na tyle skoksowani, ja i ty, bo SafeMod też tutaj nie pozostawał w tyle. Ja nagrywałem, wszystko dokumentowałem na odcinku, a SafeMod tutaj nadgonił temacik. No muszę pochwalić. Wiesz co, jak się wbiłem, już miałem wyższy niż ty. Ja miałem o 80 poziom. Dobra, okej. Okay. Także ja i tak czy siak już miałem wyższy niż ty, chyba nawet wyższy niż teraz masz. Mam 81 bodajże. Aha, no to dobrze. No, ja dobra. Mam... Nie będę może mówił. Zacznijmy lepiej misję i zobaczymy, jak to w praniu wyjdzie. Tu. Okej. Okay. Ty na padzie grasz nadal? Tak, na padzie. O właśnie. Szczerze mówiąc, na myszce nie potrafię grać. Nie wiem czemu, ale próbowałem grać na myszce, ale to nie da się. Serio, widzisz. Nie da grać. No, widzisz, właśnie dziwne. Ja już się przyzwyczaiłem w sumie. O, uwaga, cutscenka jakaś. It split into powerful shards that spread across the overworld. A shard fell upon this unlucky land, and a creeping winter is now consuming this once lively place. Until the shard is destroyed, the devastating frost will continue to spread, smothering all life in snow. Czyli podobna fabuła jak Jungle Awakens, też jakieś odłamki się rozbryzgnęły na jakąś krainę. Nie słuchałem tamtego fragmentu, więc nie powiem. I musimy zebrać te odłameczki. O, już widzę skrzynka. Już jest jakaś skrzyneczka. Na boki tutaj, na środku. Czekaj, niech mnie tutaj oświecić. A, jest dobra. Słabo. Mówisz, że budki tutaj... Właśnie nie wiem, czy z tą mapą latać, bo... No, dla mnie jest spoko z tą mapą. No. Skoro jej nie można dać gdzieś na prawo, taką malutką minimapkę. To no faktycznie. Słabe, bo... by the way, ja tam już idę. No wiem, Kulik. Właśnie, bo te, ja tutaj w tyle zostałem, bo... Mi tych budków... Jak. Budków nie mam. Rzadziej używam. Wiesz co, to chyba pójdzie nam troszeczkę szybciej. Oczywiście, że tak. Myślałem. Oczywiście, że tak. Wiecie co, nie robimy coś, jesteśmy na maksymalnym poziomie, no ale twórcy według mnie powinni to chyba przewidzieć. Tu się biją takie chore osoby, które nabiją sobie w trakcie maksymalny poziom, na 110 będą biegać. Nie wiem, czy pomysł z mocą 103 to jest dobry. No właśnie. Najwyższy poziom trudności powinien być jednak wyższy. Powinno się to jakoś... Mówić. Tak. Jest podobno apokalipsa. No, i to najwyższa apokalipsa. Uwaga, no. Sprawdzamy, jak to się ślizga. Wow, okej. Okay. Jest to, uwaga. Będę szalał, zmienię zbroję. No, tutaj już trzeba uważać. Tak, u mnie wygląda w ten sposób, że mam dwa zestawy zbroi, jedną zbroję do latania jak szalone coś, a drugą właśnie do walki normalnej. To jest ta zbroja, którą ty właśnie chcesz. Tak jest, właśnie, zbroja renegata. Je, ale fajnie, ej, to jest super! No, driftujesz. Czekaj, niedźwiadka bije. Ja mam lepiej niż ty, bo ja gram na padzie. Aha! Ale nie, ja też tak mam, patrzcie, ła, kurde, jaki drift. Tokio Drift normalnie. Ale dobra. Musisz jeszcze chyba klikać, prawda? Tak, no niestety postać podąża za myszką. Ale się dzieje. Nie do wody. A woda zamraża. Co na luz, luzik. A przełam lody teraz.
O, właśnie. Pęk, 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 pęk. Dobry to jest, patrz. No, patrz. Fajnie, fajnie. Pokaż. Baum, baum, baum. To jest chore. Ale, aha, dobra, przyłam lody, faktycznie. Ja muszę klikać myszką w to. Ja chyba też mogę ci pomóc jakby. Zaraz możemy przetestować. Ej, to polot. Dawaj do wody. Dawaj. Łap. Upsi. Nic nie rób. No, nic nie robię. Właśnie, ja mogę tobą podrzucać chyba. Aaa. Tutaj chyba chodzi o to. Dobra, czyli ja tobą podrzucam. Myślałem, że jakieś inne, nie wiem, będę po prostu siekierą walił w ciebie. Tak. To byłoby śmieszne. Tak, no, jakieś... Po prostu siekierkę i tak... Rąbać to polo. Można? Oczywiście, że tak. Wszystko, wiesz, fantazja nieograniczona. Ale ten, ale jest potencjał. No, brakuje mi klas. Ja chcę klasy. W tej grze. Są te klasy. Łucznik, nie łucznik, ale według mnie to jest sztuczne troszeczkę nadanie i tak każdy będzie grał wojem, prawda? No niby tak, faktycznie. Wykonano osiągnięcie gładki ślizg. Okay. Przetrwaj zasadzkę. Coś ty już uruchomił. Coś pseudo chyba. Noga, nie, to zwykła zasadzka. Nie wiem jak ciebie, ale mnie zasadzki tak już po prostu znudziły. No, jest tak. To... One według mnie są bardziej jakby takim spalniaczem już, a nie faktyczną zasadzką. O, tak, jest, po prostu... jest nowy pobek. Już po prostu musisz... O właśnie, już wiem co robi. Nad głowę wysyła tą lodem w ciebie jeszcze lata, no, tak? To już jest coś. Okej. Okay. Ja to sobie kupiłem. Za 1500, wiem, bardzo opłacalny zakup to był. Będę sprawdzić, jak ta różdżka działa. I okazało się... Tędy. Okay. Też tak zwątpiłem. Mam bez mapy, więc nie widzę. Powiem ci, że z tego, co sprawdzałem, jak grasz na mapce, to YouTube psuje jakość na odcinku, wiesz? Coś tam jest przy kompresji. Nie. Też często wyłączam. Czekaj, chodźmy tutaj jeszcze. Za bardzo idziemy chyba za linią, a tutaj jeszcze z tego co widziałem, jest do odblokowania ta jedna ukryta misja. Tak. Chyba jest odblokowana na tej mapie. Szczerze nie sprawdzałem, dopiero co wsiadłem, świeżo po aktualizacji. Tak mi się wydaje, że to była ta mapa. Rany boskie, przede mną mur jeszcze stawiasz, chłopie. No tak, tak. Ja mam wrażenie, czy postać spowalnia tutaj na śniegu. Może tak być. Jakby się spowolniało lekko, nie wiem. Ja mam jakieś dziwne wrażenie. Może tak być, może to być też jakieś opóźnienie, nie wiem. Przez to, że gramy po multi. Do uruchomienia. Okej. Okay. No coś popchnij. Do rozkminy. Nie, po prostu kliknąć 3. A może mieliśmy kliknąć 1, bo pojedynczo będą atakować. Oj tam. Jolo, o, wszyscy naraz. No, kochane creepery. Lubię to. Okay. Ale patrz, ślizgiem normalnie razem z moim golemem. Uwaga, TNT. A, po prostu będę mnie chyba tylko i wyłącznie strzelał. No jest, dobrze. A dobra, czyli to było losowanie. Jeden otwierało przejście, a aha, z dwóch wlatywały te moby. No dobra, no to wchodzimy. Dobrze, że to zrozumieliśmy po fakcie już. Później niż wcale. Dokładnie tak. Albo grubo, albo wcale. Tylko, że nie ma jakiejś umiejętności, żeby z tej siatki wyjść. A, właśnie. Fajnie, że mam takie poparta, że zawsze tą pęczynkę muszę wejść, po prostu inaczej się nie da. Trzeba po prostu nie uwolnić zawsze. Nie da się uwolnić chyba, musisz odczekać swoje. O, przeklęty. Przepraszam, zaklęty. Uwaga. Nie, no powiem ci, że strasznie się easy czuję tutaj. No myślałem, no ale wiesz, jeszcze czekają nas te misje specjalne, te daily trialsy. No ja liczę na to, że uwaga, TNT. Daily będą lepsze, że daily będą faktycznie takie mocne, że po prostu, jak mówi? Okej. Okay. Czekaj, gdzie ty poszedłeś? Czekam to, o właśnie. No. Że cię gra zaskoczy, a raczej poziom. No, mam nadzieję, że tam będzie jakieś większe wyzwanie, będą jakieś fajne itemki, a w ogóle byłoby super, jakby to byłoby te daily powtarzać.
może mogły być ciekawe, jakieś ciekawe i tam mogły być, to może fajnie byłoby to jeszcze powtórzyć sobie kilkaset razy. No tak, wiesz, to już dla takich najbardziej wytrwałych. Dla hardkorów, tak? No. Rzeczy mówiąc. Więc co, zobaczyłbym jeszcze tą gałąź tutaj u dołu. Tam jasne. Jest. Jeszcze na spokojnie, dopiero tak, 9 minut. Chyba nie. Chyba nie. Nie, już tutaj. Biegnę. No, rozkręcisz jeszcze mechanikę, prawda? Bo nie wiem, tyle nowych mechanik ma być tutaj. Na razie tylko widzę to ślizganie się. No to są główne mechaniki. No oprócz tego, no już bryła lodu była. No i co najwięcej z mechanik to są nowe skiny ewentualnie lub jakieś takie specjalne czary. Uwaga, TNT rzuciłem znowu. Uciekaj, uciekaj. Chyba cię nie zabiłem. Tu nic nie ma. Dobra. Szkoda. Dobra. Nie no, to ukryte przejście gdzieś musi być. Nie chcę mi się go po prostu googlać później. Wiesz co, raczej nie masz ukrytego przejścia, bo masz liczbę tajemnic 0 na 0, także mapka nie wygenerowała nam tego przejścia raczej. W dżungli tajemnicy nie ma, gdy jest to przejście. Aha. To też właśnie, bo go poszukiwałem, prawda? I przecież miałem właśnie po prostu 0, 0, 0 i się wkurzyłem. Weszłem na neta i napisali tam, że mimo tego zera jest to przejście. A, tak, tak, to jest wyjątek właśnie w tej dżungli. Że jeżeli jest tajemnica do odkrycia, to automatycznie odpala ci się... Dobra, wow, mocne to TNT. Nie ma przejścia wtedy. O. Tak, bo ci się skrzynka generuje w to miejsce. No. Złota skrzynka. Dlatego właśnie mówię, tutaj jest zero, więc może... To masz rację. Gdzie identycznie... Zwracam honor, faktycznie. No. To czekaj, one są kijowe. Bo ich nie pokonasz. Ja już próbowałem tyle razy je bić. One zawsze wybuchną. No. Nie wiem czemu. Zawsze wybuchną one. Ale to trzeba mieć albo super szybką broń, albo nie wiem. Broń ze snudem chyba tylko i wyłącznie. Ona tutaj może coś zrobić chyba, tak mi się wydaje. No. Ale fajnie. Fajnie to wszystko wygląda. Fajnie, że mapka jest duża, chociaż przy farmieniu będzie problem, nie? Gdy będziesz chciał na przykład przejść sobie kilka razy akurat tą mapkę, to... Wiesz co, ona nie jest taka długa wbrew pozorom, bo byliśmy już w tym miejscu, przejdziemy już pierwszy etap. Przeważnie mapy mają trzy etapy, zauważyłem. O, jest zimny dotyk, mam nowy łuk. O, pierwsza właśnie... trzy strzały po naładowaniu. Zamraża po trafieniu. No fajne może być na bossy, chociaż nie wiem, czy bossy nie są immune, nie są odporne na to wszystko, nie? Nie, zaraz zobaczymy, jak to wyglądało. Idziemy oczywiście w to. Ale wow, co jest? Umiejętności, to jest słabe troszeczkę. Iluzjonista, nowa postać. I łańcuchowa, tak jest? No, no biegam do ciebie. Dobrze, mam jakiś tam setup. Mogę trafić go. Ty, mamy afro. Okej, łuk go widzi chyba, czekaj. Nie wiem, ale on czaruje coś, że mam afro na głowie. Ej no, pasuje ci, co chcesz. Zawsze chciałem mieć. Jest tutaj. Aj, upierdliwy. Teraz ja mam teraz afro. To jest koniec afro. A co to jest? To jest chmura. Aha, dobra. To jest chmura jakaś. Afro. Ten. Albo nie ten. To jest głupie. No nie, i będzie patrz, będzie tak znikał. Powiem tak, o, on nie jest ciężki, ale jest irytujący mega. No żeż. On jest naprawdę mega irytujący. Patrz, nie zdążymy go ogarnąć tych jego klonów, on już ten. Już znika. Padł? Padł. Padł. I nic nie dropnął. Ale to było bez sensu, co to miało być? Nie wiem, ale coś zamiast chyba Endermana. Szczerze wolę, żeby dali, nie wiem, dwa Endermana albo trzy, niżeli to coś. Tak. To było dziwne, to było naprawdę mega dziwne. No to mamy już kolejną mechanikę odkrytą. O. Skrzynka wisząca. No dawaj, łap. Nie, czekaj. Co jest grane? Zniknęła. Chyba zasadzka. Ale nas biorą, no. Widziałem ten motyw już. Aha, dobra. Tam to bardzo duża zasadzka oczywiście, czy wiecie. W zasadzie
klepnij dwa moby i już koniec. Tak. O, też mam śnieżny łuk. No, dobra, dobra. Ja mam unikat. Nie, ja zwykłą pospolitą. Mówię, ja mam unikat. No. Zimny dotyk. Ach, ty farciarzu, już cię rozpieszczają tu. Okej. Okay. Są też nowe czary właśnie, tutaj patrzę. Wybuchająca cięciwa. Po użyciu strzela do mobów w pobliżu, kosztując strzał za rzut jeden. Ale też po polsku to napisali. Z no, tłumaczeniami. Nie udaje mi się, to no. Mi się, co później nie udało. I tak by the way, jakbyś tego chciał, to ja już jestem na zewnątrz. Tak, tak, już. Ogarniam. Wiem, że nie będę czekał, nie chce mi się. Nie, no spoko. Tak myślę ciągle, czy jednak ten łuk ma jakikolwiek sens. Aha, okej, okay, dobra, to nie był lód. To była woda. No taki ząk, to woda. No. Wiesz, no na razie jest tyle tutaj wrażeń w nowej mapce, że nawet nie skupiam się na tych itemkach. Nie wiem, jednak na kuszę. Jednak nie. Uwaga. Kusza jest mega wygodna, po prostu biegniesz i po prostu nagle boom i już, prawda? Mm-hmm. Tak jak łuk trzeba naciągnąć. Ja nie lubię właśnie, jak miałem... Oj, czekaj, muszę ty złapać wszystkich. Oj. Miałem kuszę, to nie zawsze... Dużo, które tysiące biorą? No. Jak miałem kuszę, to zawsze ten, zawsze brakowało mi tych strzałek, nie? To jest po prostu automat, broń maszynowa po prostu. Umiałeś po prostu szybko, jest... O taka, patrz, widzisz? To no. Jest maksymalna szybkość. Ona się delikatnie zwiększa później. Uwaga. Ale to nie jest aż takie mocne jeszcze. Mhm. Natomiast bardziej jakby, żeby... Ty golem jest i nie możesz go bić, czyli on na ciebie leci, żebyś mógł przez ten czas w niego postrzelać. O, ale... Hello. Co jest witam grane? Was. Witam. Hello. Ej, jak bym chciał wyjść. Uciekaj. Chciał wyjść stąd. No, tu nas... tu mnie zaskoczyli. Szczególnie te... Mowa jakiegoś. Oj, jest mowa. Aj. Chodź się poleczę. O, jest mowa, chodź tutaj, poleczę się. A, ktoś mi go zabił chyba? Uwaga. Co tu się dzieje? Te wybuchy. No, już troszeczkę lepiej. No, już czuję. Kwestia, wiesz, po prostu wleciałem za bardzo w nich. Tak. Fajnie. To przesądziło trochę. Ale już się wyleczyłem. No, musimy uważać na te spadające klocki. To jest po prostu według mnie wymagane. Według mnie wampir jest jak nic wymagany. To mega ułatwia grę. No, survival przede wszystkim, nie? O. Oga. Tak chyba trzeba przejść przez to. A ja tędy sobie przejechałem. Bożeż. O kurczaki. Jagna, my friend. Medyk. I need a medicer. Oj. No, nie. Tu. Kończy z tymi wybuchami. Nie, padłem. Ej, no czemu giniesz? Ale padłem, bezczelnie. Nie było w umowie. Wiesz co, te klocki spadające na łeb. Aj, dobra. No, mamy pierwszy. Pierwsza śmierć. O, ale cofnęło. Będę bić, ale to nie ma sensu. Mhm. Nie. O, tutaj jest przejście. Potrzebnie mnie strzelił nagle, bo gdybym nie strzelił, to bym się wyrobił jeszcze chyba z tym. Mm-hmm. Bo byłem prawie, że na finiszu z leczeniem ciebie, ale... Dobra. Tu próbuję wyhaczyć... Tak, trzeba jednak ściągnąć, bo oni są wbrew pozorom trudniejsi od szamanów. Mhm. Mnie wkurzali zawsze szamani, teraz już wiem, że już będzie nowa jednostka, która będzie mnie dostatecznie mocniej wkurzać. Tak. Każda mapka ma swój urok, po prostu. No, przetytuł jak nic szaman, a teraz to nie. Szaman przywołaniec? Nie wiem, jak on się nazywa. Okej. No jest też taki ciężki jest. O, lodowe dziadostwo. No, pokonane wszystko. Pięknie. No i pięknie. O to chodziło. No dobra, idziemy dalej, ale jeszcze nie ma sekretu tego.
To jest troszkę smutne, bo mogliśmy go chyba minąć. No trochę szybko lecimy. Ale może coś... Ja biegam teraz jednak z mapą. No. Ja wiem, że będę biegał z mapą. Może będę ją tutaj jeszcze raz ukrywał, ale będę ją głównie miał jednak na ekranie. Bo wygodnie. To jest o wiele wygodniej sobie. Dobra, wpadłem do wody znowu. Uwaga. Chcesz tu złapie coś w ogóle? No, okay. Powiedz. Udało się. Powiedz mi, jak się coś tam udało. Okej, okay, co mam mamy? Tutaj wodę samą. Można przejść wokoło, okej. Okay. Mhm. Myślałem, że trzeba po prostu płynąć teraz, czy co? Bym się rzucił pewnie, no ale... No, ale. No powiem ci, że jeszcze czekam na ten, na Frost Armor jakiś. Tutaj nie ma. Może być dobra no rzecz. Tak, bo tam być niby masz być odporny na zamrożenie. Tak. Według mnie jest to useless, bo tylko ci się przyda w tej jednej mapie. A tej w sumie... krainie jednej. W sumie nie ma innych prawda. Skilli, które ciebie zamrażają. Mhm. Ale może dążą do tego twórcy, żebyś miał właśnie kilka różnych buildów, nie? Nie tylko jeden armor do wszystkiego. No, ale byłoby ciekawe też, żeby wprowadzili jeszcze jakąś arenkę PvP. No. Może mogę po prostu ciebie wyzwać, jakby byłoby Diablo 2? Coś było, nie? No, trójka była, ale... Mogłem ciebie po prostu wyzwać na pojedynek. No, jakiś PvP zone czy coś. 5 na 5 osób na przykład. Nie wiem, się bardziej tak o 1 na 1 jak już. No, ale... No. Ale okej, okay, też może być oczywiście. Też może być. Nie mam pojęcia. Ja bym było tylko i wyłącznie 1 na 1. Mhm. Ale nie było po prostu większych. Zobaczymy, co dalej planują, bo nie słyszałem o dalszych planach. Znaczy, tyle mówili, że to jest dopiero początek, tak? Twórcy tak twierdzili. Ale jakie będą następne dodatki? No tak, bo teoretycznie to co ja mam, czyli to całe bohatera. No. Ojojku, znowu ty. Duży bo jako bossy są. Bo ma te trzy paski. No, iluzjonista. Duży bez... Czekaj, muszę ubiję tutaj kurde szamana, bo ciągle mi tutaj czaruje jakieś. Ja już złapałem go na szczęście, ale to... Ojojku, co się stało? No ja użyłem tego, wiesz? O! Jakie unikaty mi tu dropły! Zwykły, zielony, jeszcze kilo. Proszę państwa! Ojojku! Odwrożenie. A tu jest otwarcie. Aktywuj. A to aktywuje, co? Aktywuj, śmiało, przejdź potem przez sobie... most zwodzony. Podsumuję itemki, no ale dropło, fajnie mi tutaj. To jest koniec. Kurczaczki, czemu? I więzienna kosa. No dobra, to idziemy. No to idziemy, jak nie tak jest. No i co? Panie Safemodzie, no udało się, nawet krótko. Nawet szybko, 23 minuty. No. Tylko 23 minuty. No, bez cięcia. Nie mam pojęcia, czy będę to ciął, czy też nie. Czy może zrobić wszystkie dwie mapki na jednym odcinku? Mhm. Nie wiem jeszcze, zobaczymy to pewnie, bo wy już to widzicie, albo to też wciąłem to, co teraz mówię. Nie wiadomo. I wędka, oczywiście. I oczywiście się zresetowały wszystkie sklepy się zresetowały nam. No, tak jest. Nie. Nic ciekawego mi nie przyszło. Pod tym. Ja tutaj, wiesz co, ze z tymi sklepikarzami nawet nie robię na razie omawiania, tylko... Zamrożony fiord, tak, jest w tej pierwszej mapie jest to. Ten emis jest w pierwszej mapie. No, zamrożony. Ale czekaj, płaskowyż... A nie, czekaj. Jeszcze jedna codzienna próba jest. Odblokowała się teraz. Czekaj. Tak widoczna. Ale ona to pewno będzie, jak zakończymy samotnie. Faktycznie, masz rację. Będą cztery próby. Mhm. I cztery próby będą fajne. No to co, ja dziękuję bardzo wam wszystkim za oglądanie, dzięki SafeModowi za kolejną kooperacyjną misyjkę, mam nadzieję, że będzie więcej i co, widzimy się w kolejnym odcinku, na razie siemanko, hej! Hej!